bardzo serdecznie w rocznej przerwie na kolejnym naszym dniu szkole. Mam nadzieję, że więcej już takich przerw nie będzie i co roku będziemy mogli się spotkać z Państwem w Cicie Bożej i wspólnie razem obejrzeć naszą bogatą kolekcję różnych roślin uprawnych znajdujących się na naszych polach. Stacja doświadczalna dzisiaj, 17 dzień czerwca, ponownie otwarta dla rolników, dla tych, którzy chcą tą stację odwiedzić. Dzień otwarty, jak wygląda w tym roku? W końcu wracamy do normalności, bo w ubiegłym roku niestety czegoś takiego nie było, z wiadomych względów, nie będę mówił jakich, ale w ubiegłym roku też mieliśmy stację otwartą, mieliśmy studentów, uczniaków ze szkół średnich, także nie to, że byliśmy zamknięci, a dzisiaj wracamy normalnie do normalnego dnia pola i zaprezentujemy nasze poletka, odmiany, nowe odmiany, zarówno rzepaku, zbóż ozimych, jarych, bobowatych, grubonasiennych, to jest groch, łubiny wąskolistne, żółte i soja, ziemniaki, buraki pastewne. Także to, co będziemy mieli na polu, kto będzie chciał obejrzeć, na pewno to zobaczy. No bo pandemia oczywiście trochę nas zwolniła, jeśli chodzi o te spotkania otwarte, o te zaproszenia, o te uczestnictwo, ale przecież pandemia nie zwolniła tego, że rolnicy non-stop produkują, non-stop zasiewają swoje pola. Oczywiście. I non-stop pojawiają się pewnego rodzaju nowości, ale też i pytania. Oczywiście, że tak. Przecież była pandemia, ale przecież rolnictwo nie stanęło. Wszystkie firmy współpracujące z rolnictwem działały. Rolnicy też musieli przecież siać, zbierać, no bo co by było? Przecież i tak w tej chwili widać, jakie są ceny, wszystkie wysokie. Widocznie pandemia jednak ma na to wpływ. Najciekawsze to, co dzisiaj będzie powiedziane bądź pokazane, z tego co widzę, jest też pokaz sprzętu rolniczego. To już tak tradycyjnie przy okazji tych dni pola prezentujemy rolnikom sprzęt, który udostępniają nam nasi sąsiedzi czy inni wystawcy. W tym roku mamy firmę Księża Polski i agrotechnika Krzysztofa Laszuka, naszego sąsiada. Przy okazji, zwłaszcza, że to jest blisko, a wiadomo, w tamtym roku nie było żadnych pokazów nawet i maszyn rolniczych, to przy okazji dni pola również można będzie zobaczyć sprzęt rolniczy. A także mamy przecież tutaj inne firmy współpracujące z rolnictwem, jeżeli rolnicy będą chcieli zasięgnąć jakichś informacji z KRUS-u, z ARIMR-u, Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wiorynu, czy innych firm nasiennych, czy handlujących środkami ochrony roślin, czy nawozami, również będą mogli zasięgnąć radę, poradę, inne jakieś tam sprawy, które ich nurtują. Pracownicy ośrodka również zaproszą nas na spacer na pola. Tam co zobaczymy? Tam zobaczymy kolekcję odmian, szczególnie doświadczenia porejestrowego doświadczenictwa odmianowego. To są odmiany zarejestrowane, nowe, które są w tym celu uprawiane, żeby później na podstawie wyników tych odmian dajemy rolnikom najważniejszą informację, czyli listę odmian zalecanych do uprawy. Na przykład jak mamy w pszenicy w Cieciborze ponad 50 odmian pszenicy ozimej, no to żaden rolnik tyle nie wysieje na polu, żeby sprawdzić, która jest najlepsza. A my później selekcjonujemy i wybieramy najlepsze odmiany, polecamy rolnikom. Zwłaszcza, że oprócz tego, że my mamy tutaj doświadczenia, mamy także jeszcze 3 zakłady doświadczalne na terenie województwa, które też mają podobną bazę jak my i podobne uprawy. I na podstawie później wyników z naszej stacji 3 zakładów, a także mamy współpracujące zakłady jak Lodr Końskowola, która prowadzi nam doświadczenia, i Małopolska Hodowla Roślin w Palikijach i Wulchówku. I na podstawie wyników z tych lokalizacji mamy naprawdę obiektywną wiedzę na temat plonowania odmian. I to jest naprawdę coś, co polecamy rolnikom. Nasze ulotki, lista odmian zalecanych. To jest naprawdę kwintesencja tego, co robimy. Pytanie, które być może nie powinno paść, ale chyba powinno też paść, ale pytanie być może, którego nie lubią rozmówcy, chociaż zaraz się sprawdzi. GMO, co z tym? Mamy się czego bać? Wchodzą te odmiany? Jak to wygląda obecnie? Powiem szczerze, jak to wygląda u nas. My jako Coboru nie badamy odmian genetycznie modyfikowanych i po prostu się tym nie zajmujemy. Także po prostu nie badamy tego, dlatego że to jest niebezpieczne.
dla konsumenta. Poza tym jest to technologia nowa, jeszcze niezbadana. Nie wiadomo, jakie to będzie miało konsekwencje za rok, za 5, za 10 lat, jak to będzie działało. Także u nas w stacji, w zakładach czegoś takiego jak rośliny genetycznie modyfikowane nie znajdziemy.